Proszę nam powiedzieć, na jakim etapie jest remont pływalni w Sokółce? Jesteśmy w końcówce generalnego remontu krytej pływalni w Sokółce. Kryta pływalnia przechodzi dużą metamorfozę. Po 25 latach robimy generalny remont od wymiany całej konstrukcji dachowej poprzez docieplenie budynku, wymiana okien, drzwi, malowanie, szpachowanie, wymiana płytek, wymiana wentylacji, centrali grzewczych. To wszystko jest w zakresie prac. Dużo tematów musieliśmy, że tak powiem, poprawiać na bieżąco. Po pracach odkrywkowych okazało się, że trzeba wykonać prace dodatkowe. Termin troszeczkę się opóźnia. W tej chwili generalny wykonawca ma termin na zakończenie prac do 15 listopada. Jak zapowiadałem, my potrzebujemy około 3 tygodni na to, żeby ten obiekt doprowadzić do takiego stanu, żeby napełnić niecki wodą, żeby zdezynfekować instalacje, żeby zrobić badania i mam nadzieję, że na początku grudnia uda nam się otworzyć krytą pływalnię dla klientów. Czy będą jakieś nowe atrakcje na pływalni? Oprócz tego remontu, który obejmował audyt energetyczny, czyli te kwestie wszystkie związane z dociepleniem, to będą dodatkowe atrakcje. Kompleks saun mieliśmy, jacuzzi mieliśmy, to zostaje. Dochodzi dodatkowo grota sauna z wejściem z hali basenowej, także będzie można poczuć ten klimat morski. Dochodzą też różnego rodzaju atrakcje w nitce małej. Są to wylewki, grzybki i będą też dwa leżaki podgrzewane elektrycznie, na których będzie można się położyć i wygrzać. Niecki basenowe nie są przebudowywane, powierzchnia basenu też nie, ze względu na to, że jeszcze czekamy na dofinansowanie ze Sportowej Polski. Nie mogliśmy zmienić kubatury powierzchni tego obiektu, także oprócz 2 milionów z Polskiego Ładu. Czekamy jeszcze na refinansowanie ze Sportowej Polski w kwocie 3,5 miliona złotych. Przypomnę, że cała inwestycja opiewa w kwocie około 7 milionów złotych, jeżeli chodzi o remont. Kwestia remontu w środku pływalni to jest wykończeniówka, malowanie, szpachlowanie, montaż opraw oświetleniowych. Jeżeli chodzi o zewnętrzne kwestie, no to mamy wszystko skończone oprócz montażu fasady szklano-aluminiowej. Mamy na dzień dzisiejszy już zatwierdzone projekty, dzięki którym będzie ona posadowiona na dodatkowej konstrukcji stalowej. Te rozwiązanie nam bardzo pomoże konstrukcyjnie, aby dwie konstrukcje niezależnie pracowały, czyli fasada aluminiowa, jak i dźwigary dachowe. Początkowo miała ona opierać się bezpośrednio na dźwigarach dachowych. Na pewno to będzie bezpieczniej i pozwoli na dłuższe funkcjonowanie obiektu bez dodatkowych remontów. Czy już wiadomo, jak skończy się remont, czy ceny biletów na pływalnię ulegną zmianie? Na razie skupiamy się na tym, żeby bezzwłocznie po oddaniu placu budowy otworzyć ten obiekt. Na pewno w nowym roku ten temat będzie poruszony i będziemy starali się te ceny troszeczkę podnieść do góry. Mam też informację dla użytkowników skateparku. Po konsultacjach z kierownikiem budowy plac budowy został pomniejszony właśnie o skatepark. Także od dzisiaj, czyli od 2 października użytkownicy skateparku mogą już korzystać z urządzeń. Wejście jest od sklepu ogrodniczego. Także też będzie możliwość korzystania po zmroku, mamy oświetlenie, oczywiście stosujemy się do regulaminu, zapraszamy wszystkich użytkowników skateparku i przepraszamy za utrudnienia poprzez budowę krytej pływalni.